Badania, które mogą pomóc uratować planetę, prowadzi się w najbardziej nietypowych miejscach. Jak tu, na parkingu przy autostradzie w New Jersey. Testowany materiał może być istotny dla całego świata. Nazywam się Bala Balaguru. Jestem współtwórcą nieorganicznej farby zwanej Ultimate Paint. Sami oceńcie jej wyjątkowe właściwości. To farba odporna na graffiti, pleśń i ogień. Poprawia właściwości betonu, a po wyschnięciu jest twarda jak diament. Pomalujcie nią swój dom, a wystarczy na kolejnych 1000 lat. Składnikiem farby jest glinokrzemian, który wykorzystano do stworzenia chińskiej terakotowej armii 2000 lat temu. Wyjątkową cechą farby jest zdolność do oczyszczania powietrza. To dzięki tlenkowi tytanu. Gdy na powierzchnię farby pada światło słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe niszczy cząsteczki organiczne. Tlenek tytanu działa jak katalizator, wykorzystujący energię słoneczną. Gdyby elewacje budynków malowano taką farbą, czyściłyby powietrze miast na całym świecie. Tlenek azotu ze spalin samochodowych wchodzi w reakcję z powierzchniami pokrytymi farbą, której uaktywnione promieniami słonecznymi nanocząsteczki rozbijają toksyczny tlenek azotu na nieszkodliwy wodór i tlen. Cała infrastruktura może stać się powierzchnią czyszczącą. Ultimate Paint wciąż jest poddawana badaniom, ale już wstępne wyniki wyglądają obiecująco.